Cześć. Jak tam? Gotowi jesteście na kolejne zadanie z The Photographer's Playbook? Dzisiejsze zadanie jest od Sary Cwyner i nazywa się Lekcja Obiektów. To zadanie podzielimy sobie na dwie części. Od dzisiaj przez najbliższy miesiąc będziemy wykonywali pierwszą część, którą sobie podsumujemy filmikiem z waszymi i moimi zdjęciami. I wtedy też powiem o drugiej części tego zadania i kto będzie chciał brać dalej udział, będzie mógł kontynuować z nami to zadanie. Więc zadanie będzie polegało na tym, żeby znaleźć pięć przedmiotów, które mają ze sobą jakąś wspólną relację. Jak na przykład kolor, typ przedmiotu, to mogą być łyżki, widelce, deskorolki, skarpetki. A co sobie tam tylko wymyślicie? Może być na przykład, że łączy je faktura powierzchni chropowata, gładka. Może to być pięć przedmiotów, które na przykład znajdziecie w szufladzie u swojej mamy. Może to być pięć przedmiotów, które znajdziecie w szufladzie ze sztućcami. Może to być pięć przedmiotów, po które wybierzecie się do sklepu z rupieciami, z takimi starymi przedmiotami. Jak będziecie szukali tych pięciu przedmiotów, to pomyślcie sobie, jak te przedmioty będą wychodziły na zdjęciach, jak będzie wyglądała relacja między tymi przedmiotami, czy między tymi przedmiotami stworzy się jakaś narracja. I to są rzeczy, które warto sobie właśnie wziąć pod uwagę w momencie poszukiwań. Ostatnia część zadania będzie polegała na tym, że wykonujemy 36 zdjęć i nie więcej. I ustawiamy te przedmioty sobie na różne możliwe sposoby. Nie musi być pięć przedmiotów naraz na zdjęciu. Możemy jakieś dodawać, zabierać, wymieniać, kombinować i patrzeć, obserwować, co nam będzie wychodziło. Możemy zmieniać kadr, możemy zmieniać miejsce, fotografować je przy innym świetle. Jak już skończymy wykonywanie tych 36 zdjęć, to wybieramy z tych zdjęć dwa, które według nas najlepiej prezentują relacje między tymi przedmiotami, tematykę tych przedmiotów. I podsyłamy je do mnie na maila, który wrzucę w opis pod tym filmem. I bardzo prosiłbym Was jeszcze, żeby te zdjęcia miały wysokość 2000 pikseli. Nie więcej, nie mniej. I to wszystko. Także życzę Wam miłej zabawy. Dzięki, że wpadacie, że oglądacie, komentujecie. Tyle. Do zobaczenia następnym razem. Hej. I ostateczna część zadania będzie